Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować. Podziękować strażakom i podziękować funkcjonariuszom, ale podziękować również Ochotniczej Straży Pożarnej, bo jesteście Państwo takim przykładem, jak można świetnie ze sobą współpracować. To widzimy na co dzień, to czujemy na co dzień. Czujemy, że jesteśmy bezpieczni, bezpieczniejsi i bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. Strażacy od dawien dawna zajmują czołowe, jeśli nie pierwsze, miejsce w rankingach zaufania społecznego, zawodów zaufania publicznego. I bardzo Wam serdecznie gratuluję, bo to świadczy o tym, jak Polacy wysoko Was oceniają. Waszą gotowość do niesienia pomocy, ale również Wasz profesjonalizm. Dziękuję również druhom Ochotniczej Straży Pożarnej, bo Państwo bardzo często jesteście pierwsi w chwilach kryzysowych. Ja jestem bardzo zadowolony, że powstał ten program wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych. To ma sens, to jest bardzo potrzebne, dlatego że Ochotnicze Straże Pożarne poza tym wspieraniem Państwa, przede wszystkim nas, ale tej współpracy między Ochotniczą Strażą i Zawodową Strażą Pożarną, są tą organizacją pozarządową, która jest najbliżej ludzi, która jest razem z ludźmi. Dostaliśmy wsparcie w kwocie 5000 zł. Zostanie to przeznaczone na zakup sprzętu do zawodów, do ćwiczeń. Dużo w większości jest na MDP, mundury, umundurowanie, hełmy, do ćwiczeń manekin, do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. I druhowie czterech będzie skierowanych na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Każde wsparcie jest ważne dla naszej działalności, ponieważ sprzęt się niszczy, wykorzystuje w różnego rodzaju akcjach. Jeżeli chodzi o naszą jednostkę Skończyc, przeznaczymy na sprzęt szkoleniowy dla naszych druhów i dla naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej, która tworzy się przy naszej jednostce, bo musimy pamiętać, że się starzejemy i potrzebujemy kolejne kadry, które w przyszłości będą także funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt szkoleniowy, czyli? Fantomy do szkoleń z pierwszej pomocy, rzutnik multimedialny do przeprowadzania prezentacji i defibrylator szkoleniowy AED. To jest kropla w morzu potrzeb, ale warto też wspomnieć, że nasze działania, nasze jednostki zabrzańskie tutaj wspiera miasto Zabrze na czele z panią prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik. Miasto utrzymuje nasze strażnice, utrzymuje nasze samochody w gotowości bojowej, między innymi poprzez zakup paliwa, poprzez opłaty energii elektrycznej, ale także wspiera nasze działania kulturalne poprzez wsparcie organizacji festynów strażackich, zawodów strażackich. Także tutaj też miasto też nas wspiera.